Witam Was serdecznie. Dziś czas się ustosunkować do sytuacji wczorajszego dnia, a więc sytuacji związanej ze współpracą pana Michała z Agrounii z panem ministrem Ardanowskim. Moi drodzy Państwo, jeśli jakikolwiek rolnik uwierzy w to, że oni cokolwiek chcą zrobić dla rolników dobrze, dla konsumentów, to będziecie Państwo naprawdę super durniami. Ja myślałem, że Michał Kołodziejczak chce coś zrobić dobrego dla rolników, dla Polski, dla konsumentów. Ze zdrajcami, takimi jak Ardanowski, się po prostu nie rozmawia. Mnie próbowano kupić, żebym zatkał mordę, żebym pewnych rzeczy nie mówił, żebym pewnych rzeczy nie robił, żeby nie było protestu, że możemy się dogadać. Macie przykład niszczenia Ursusa, macie przykład niszczenia polskiego rolnictwa, likwidacji suszowych, ASF-u, wyniszczania gospodarstw rolnych. Jeśli ktokolwiek uwierzy, że oni będą cokolwiek robili, moi drodzy, jesteście w super błędzie. A pan, panie ministrze Ardanowski, powiem panu tak. Podejrzewałem, że od dłuższego czasu, że jest to mega ustawka, że nawet ludzie, którzy uwierzyli w Agrounię, zostali oszukani przez perfidną grę pana Michała. Myślałem, że Michał robi to dla ludzi, robi to dla rolników, żeby zmienić pozycję i sytuację polskiego rolnictwa. Ale dzisiaj jasno i wyraźnie, Kołodziejczak, jesteś dla mnie skończony. Skończony jesteś dla mnie i żaden normalny rolnik nie powinien z Tobą w ogóle rozmawiać. Ja rozumiem, że gdyby PiS wygrało wybory i po wyborach pan minister dalej pełni funkcję ministra i próbuje naprawiać coś, to będziemy rozmawiali. Jakoś dziwnym trafem po tej waszej ustawce przychodzi do mnie zaproszenie na organizowane spotkania dotyczące wsi. Przez rok czasu nie dostałem żadnego zapytania, zaproszenia na dożynki, nigdzie, kompletnie. Jak myślicie, że ja w tą waszą bajkę uwierzę, albo jakikolwiek rolnik normalny, to powiem wam tak, obecny asystent pana ministra Ardanowskiego i słyszał to Jarek Sachajko i słyszał to Krzysiek Tołwiński, proponowali mi kasę, żeby nie robić protestu. I wy myślicie, że on, Ardanowski, chce coś zrobić dobrego dla rolnictwa? On chce coś zmienić? On mówi, że taśmy mu nie przeszkadzają? Z taśmami żeś się uśmieszył, ministrze. I wczoraj w radiu RMF FM pan minister mówi, że taśmy są sprzed paru miesięcy, było zagrożenie, ale sytuacja już jest dobra w Polskiej Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa. Jakoś na tej taśmie słyszymy tłumaczenie powodów odwołania Marii Fajger. Było to następnego dnia po odwołaniu Marii Fajger, niecałe 3 tygodnie temu. To jakie taśma ma kilka miesięcy, panie ministrze Ardanowski? Powiem wprost. Osobiście głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość.
osobiście wierzyłem, że będą coś chcieli zmienić. Ale oni nic nie chcą zmienić. Oni chcą tylko i wyłącznie grać dalej i siedzieć i czerpać korzyści przeciwko polskiemu narodowi. Proszę Państwa, taśmy Morawieckiego nie kłamią. One mówią prawdę. Polacy mają zapierdalać za miskę ryżu. Jak Platforma Obywatelska, tak samo dzisiaj PiS. I powiem tak, nie wierzę w ani jedno słowo Kołodziejczaka. Nie wierzę. Ja sam mam. Sam nie byłem w porządku w niektórych sprawach. Ale w sprawie szkodliwych rzeczy dla polskiego rolnika, polskiego konsumenta, Polski, mogę stracić wszystko. Ale sprzedać się nie sprzedam. I słyszeliście nieraz, mówiłem, że proponowali mi, nie mniej było to niż, sądzę, wkład własny około 8 milionów złotych. I co? I jakby to wyglądało w oczach ludzi, społeczeństwa? Ta ustawka, Michałku, te media, które za tobą latają, pokazują cię w telewizji. Wiecie dlaczego tak jest? Bo jest przystawką do kożuszka Prawa i Sprawiedliwości. Zaufałem mu, myślałem, że chce dobrze. Masz szczęście, że wtedy, co byłem u ciebie w domu, bo gdybym wiedział, co zrobiłeś teraz, to na pewno byś nie wyglądał tak, jak wyglądał. Marynarkę to byś zakładał przez szyję. Perfidna ustawka łącznie ze służbami. Możecie to rozpowszechniać, to jest moje zdanie. Ja bynajmniej Kołodziejczakowi ręki nie podam i do mnie lepiej niech się nie zbliża. Perfidna ustawka. Szkoda mi tylko ludzi, takich właśnie, którzy zaufali mu, którzy poszli za tą agrounią, którzy liczyli, że coś będzie. Panie